Krzysztof, właśnie kończy mi się ubezpieczenie. Zaradzisz coś? Słuchaj, pewnie, że zaradzę. Zawsze możesz sobie wejść w porównywarkę ubezpieczeń Mubi, wpisać wszystkie dane pojazdu. Odnośnie tego? Nie inaczej. Wchodzisz w porównywarkę ubezpieczeń Mubi, wpisujesz wszystkie dane pojazdu, pojemność, rok produkcji, marka, model i tak dalej, na przebiegu skończywszy. I wyskakuje ci najlepsza opcja. Wybierasz najlepszą opcję, klikasz przelew i dziękuję, sprawa załatwiona. A pamiętaj, na hasło Strong Ekipa masz jeszcze 150 zł cashbacku. I 150 zł w kieszeni. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Strong Ekipa. Dzisiaj gościnie u warszawskiego Koksa. Czy Koksa? Koksa, Koksa. Warszawskiego Koksa na siłowni plenerowej. Warszawskich Koksów, no. Czwartą czekamy. Tak, jeszcze Saker zaraz nas dołączy. Saker zamarzł w samochodzie, no, podobno. Wyglądał naprawdę, jakby był w szoku. Zaskoczyła go zima w chuj. Panowie, musicie ten trening przeprowadzić w miarę zwięźle i szybko, bo mi dziadki marzną. Jak widzicie, to już widzicie, telepią. Także to są ludzie z podeszłego wieku, także trzeba dbać o te kości. Deficyt skarpetkowy. Wieku, ale jakie, to się chyba nazywa eklektyczny styl. Czyli taka domieszka nowoczesności z nie wiadomo czym. Nie, myślałem, że zrezygnujemy z treningu w plenerze i pójdziemy robić te nasze później, wiesz, tam dalsze odcinki, no ale niestety, no. Ja wiem, o co, że tam dobrze boksujesz, ale tak, wiesz, o tych stylach tam się nie wypowiadam, bo to agresja zaraz. Ale mi się bardzo podoba, no i myślę, że młodszym... Widziałeś teraz... z Nikolą moją? Nie. Nie widziałeś tego odcinku? Nie widziałem. Z Nikolą sparing robiłem. To muszę zobaczyć, ale aczkolwiek teraz nie wiem, czy u młodszych już nie nastąpił shift i już nie są modne te szersze spodnie. Nie, za naszego życia już się zmieniło trzy razy. Dzwony też są modne teraz, są. Nie? Tak. No ale jeszcze z 5 lat temu w dzwonach to chyba obciach było. Wiesz co, ja w kwestii mody to po prostu się nie wypowiadam na kanale. A nie było tak? Na kanale się nie wypowiadam, dlatego że po prostu i tak mnie nigdzie zrozumie, i tak mnie nigdzie... Znaczy, mały odsetek widzów mnie zrozumie po prostu, także szkoda podejmować tematu. Ja cię rozumiem, jedziemy. Zaczynasz robót? Najlepiej po prostu jak wyglądasz źle, pamiętaj. Musisz wyglądać źle, wtedy jest okej. Okay. A propos siłowni, zajebista, panowie, zajebisty pomysł, dokonałem tych obciążeń, super to wygląda. I co, płaską robimy ławę? Tutaj trochę ten. Te chaty to mi przypominają, jak w misiu były te łyżki, pamiętasz? Oglądałeś misiu, jak te łyżki tak jedli, nie? Też na łańcuchu. My tu powinniśmy taką, wiesz, jak w Stanach, nie? Puchę rozpalić, jeszcze, wiesz, jakiś ciężki rap powinien lecieć, wiesz, jo, jo. No. Ale wszyscy klasę robimy? Tylko nie liczni. Powiedzcie mi, jaki jest rekord u was, oczywiście nie sportowca na tej ławie, bo ja już tam się... Sportowca? Tak, pogubiłem, bo był Kizo, Karwat kajakarz był. Karwat spływy kajakowy miał brać udział po waszym po wyciskaniu u was. To było tak, jeszcze nie wycisnął i mówi tak, ale ja dawno nie wyciskałem w ogóle, to wiecie, nie? Tak. Rekord jest 165 i ma go Bandura aktualnie. Nie, Kizo go ma. Kizo jednak powie Bandura, jakoś 165. A nie, bo Karwat sportowiec, czyli Karwat się nie kwalifikuje. Dobra, a jak ja nie jestem sportowcem, to mogę jechać dzisiaj pobić te rekordy wszystkie? Jak to, ty nie jesteś sportowcem? Ja skąd? No jak? No nie. Wywodzisz się ze świata siłowni, my cię odbieramy jako sportowca. Nie, nie, to jest niesprawiedliwe. Dlaczego? No przecież obraca się wśród sportowców. Ale ja nie czuję. A jest ten wzór, że jesteś tym, jak średnia twoich 5 najbliższych znajomych, no to mamy już 2. No i zobaczcie, to jest dla mnie niesprawiedliwe, bo ja sportowcem nie jestem. Przecież widzowie nawet nasi piszą, że Abus nie jest sportowcem. I nie mogę jechać tego rekordu pobić. Wiecie, że się za sportowcą uważają, a nie. Jak jest taka temperatura, a można nie robić pełnych powtórzeń. A nie wiem, panowie, czy słyszeliście, ale są nowe badania, że jak jest mięsień w tej maksymalnej fazie rozciągnięcia, czyli to, co od zawsze robili kulturyści jeszcze 30 lat temu, czyli na przykład w przypadku klaty robisz to, to jest to lepszy, to może być to lepszy stymulant dla hipertrofii niż pełny zakres ruchu. I trwają badania, już gość tam robi, słyszałeś o tym, ten. Ale przecież to teraz trwają badania, to trening Colemana, trening Cutlera, trening tych największych kulturystów dawnych, to przy na tym polegał, że robili takie poruchy, no. Dokładnie. Czyli wracamy znowu. Ja naprawdę nie jestem sportowcem. Co? Dajcie mi pobić ten rekord, ja naprawdę nie jestem sportowcem. Jeszcze się zastanowimy, zobaczymy, jak dzisiaj się... Mordo, no powiedz mi, jak ja trenuję tam, załóżmy, 3 biechy w roku, nie? To jestem sportowcem, nie, czy nie? Nie, to więcej. Dużo. Jak raz w tygodniu pójdziesz na siłownię lub na matę, no, to już można powiedzieć, że trenujesz regularnie. Aha, czyli nie spełniam robisz, kryterium do bycia najsilniejszym WK. Cześć, w ogóle. Sportowca, bo... Siema. Nie ten ruch. Tu nie jest rozciągnięta klatka, tu jest rozciągnięta. I to rzekomo ma dawać lepszy bodziec do wzrostu niż pełny ruch, nie? Ciekawe, no jeszcze to badają, zobaczymy. Ale powiem wam, panowie, że to jest to... Weź poszłej. Ale to nie muszą badać, bo to wystarczy na kolana. Nie wiem, czy on tam zjadł, czy nie.
No panowie, krew popłynie. Trochę zaciśniemy zęby, tak. Ale zaraz się dogrzejemy i krew popłynie. Już się ciepło zrobi. A mogę zamknąć tę maszynę? Spróbować? No to będzie 165. To spróbuję. No zaraz ten, wejdziemy do góry. Nie, ja nie zamknąłem. Jest problem z tym niższym, że ciężko jest chyba. A nie, z tym wyższym. No, chyba na wyższy trzeba. Kurtka, bluza, to ciężko. Kajakarz z Doliny Dunaju. Uniemożliwienie kajakarstwo. Ale tak, on miał tą ptakę i mówi tak. Ale wiecie, ja dawno jeszcze nie wycisnął, nic, już było tłumaczenie. Ja dawno nie wyciskałem, mimo... Eklektyczny styl. Nie śmiej się z skarpetą, bo to grozi pobicie. Bo to wiesz, jest dźwignia jest długa, nie? I niby dodajesz 2,5, ale zobacz ile jest od osi obrotu. Sporo, w sensie no. Ale wiecie co, nasi widzowie często mnie, ogólnie widzowie wysyłają mnie na ławę do WK. I teraz, no będę, teraz będę zmuszony powiedzieć na odcinku, z WK mnie nie chcieli. Przykro mi, chciałem jechać. Chciałem pobijać rekordy, ale stwierdzili, że jestem zawodowym sportowcem i nie potrzebują tam u siebie. To mam powiem do klaty, to jest poważny zawodnik. Około 30 kilo miał, nie? Tutaj? Przy mnie 290, przy mnie 290 tak wziął. No to zamknij tutaj to na ilość, no nie wiem, na... Cały plan. Na 10 ruchów pewnie. No kurwa, no tylko jest problem, wiesz, opuścić to. A z tych górnych? Robisz z tych górnych? Nie, z tych dolnych robię. Z tych dolnych próbujesz, może te górne będą ci wygodne. 2,9 na klatę, no to już nawet, wiesz, żeby się nie nażał, nie? Ja już jestem starym, wiesz, ja już starym koniem też jestem, nie? Jestem od ciebie starszy pewnie z 15 lat, ile masz? 30 masz? No, 31. No to ja 31, to jestem od ciebie 13 lat starszy. A po 40 to już tak się nie chce, nie? Tak? Zobaczymy. Znaczy, nigdy mi się nie chciało, może tak powiem. Tak, mówisz, że 195 byś teraz zrobił? I teraz bym nie zrobił. Mocny wynik. Nie, teraz bym nie zrobił. 180 bym może zrobił. No to i rozgrzeje. Tak bardzo mocny wynik. 180 to mnie możesz budzić zawsze tam o 4 rano. Mogę być na placu nawet. Nie, to jest bardzo mocno. No, żeby tutaj w naszej ekipie 180 to musimy być w takim treningu trójbojowym, żeby ktokolwiek oderwał. To ja muszę musimy być powyżej 100 treningu wyważyć. Kacowym. No. Muszę na kacu wyjść. Jak poniżej 100 wyważymy, to nie ma opcji. Żeby dobra, dokładamy? Ty dwie paki zrobiłeś przecież, nie? Ale 110 ważyłem, a teraz ważę 98. No ale 110, ale miałeś kratę na brzuchu, nie? No nie, co ty. Czy masz zawsze kratę? Nie, nie, nie. To ci pokażę. Nie wiem, jak tu mówić, ile ciężaru jest. No. To maszyna się dochodzi konstrukcja. No bo powiedzmy, że konstrukcja maszyny to jest gryf i ciekawe, ile on waży. No, myślę, że to nie jest gryf, bo gryf masz w rękach, a tu część się opiera na z tyłu i to jest przełożenie, ramię. Wiesz, przejście z chuja na kontrabas. Ty tu łapałeś dzisiaj? Tak. Wąsko, szeroko. A akurat jak jesteście, to my nie mamy puszek tych. Bo pojechały te puszki, wiesz, mieliśmy tą 35 kilo, nikt nie podniósł. Ja tylko lekko oderwałem ją od ziemi, to jest co za tą puszkę dychę, co możesz wygrać. A wiesz, gdzie są te puszki teraz? Akurat są odmalowywane do kolejnych edycji. Ale muszę się spytać jeszcze... Znowu bym podniósł, znowu byś tam nie dali. A kiedy ci nie daliśmy? Mam do was pretensje, że młota nie dostał, bo myślał, że jak się podniesie młot, to się młot dostaje. Gdzieś tu? Jeszcze chyba mieliśmy już kasę za młot ustaloną? Nie, ja nie mówię o kasie. Kiedyś coś tam mówiliście, że kto to podniesie, może ten młotek do domu zabrać. Krzysiek pojechał, podniósł i nie zabrał. To było. To musimy, oglądałem, tam mi... musimy wari jakieś uskutecznić. Mi to, gdzieś mi to mignęło, że kto to podniesie, będzie mógł go zabrać. To. Ale coś mi świta. Ale to kiedyś, kupę na... Tak pierdolę. No, ja nie wiem, czy właśnie nie on. Że jak ktoś to podniesie, to do domu. To. Możliwe, będzie mógł trzeba zabrać. Zobaczyć, trzeba no, przejść, co tam teraz tak w ferworze rzucić. Z czterema? Kurwa, tu no wiesz, nie było razika w boku, więc rzuciłem. Coś takiego było, nie? Gdzie? O kurde. Ale na... już 8 zrobiłem. Na drążkę? Nie, na 4. 8 zrobiłem, już ciężko jest. Robór rękawiczki to masz chyba firmy Kurski Abusa, co? Co są za rękawiczki, weź po... Co? W Paryżu je kupiłeś? Skóra. Czy w Londynie? Nie, ale ładne, ładne. Naprawdę ładne. Odpadłem.
O, poczekaj, ale to już odbierzecie, dobra? Dobra. A opuść do końca, zobacz, jak klatę rozciąga. Fajnie. A wiem, tylko mi barki wyrwie, weź to. Ja też mam barki, bary czuję. No. Nie, to nie ma 160 kg. Bo tej belki mam pościągane do przodu. Zaraz no dokładnie, ja mam kurwa ja to samo, co ty. Nie mogę tego wyrwać. No, ja nie mogę tego kurwa się tam rozłożyć ani nic. Nie możesz aż tego wyrwać? O kurwa. Ale w końcu sportowiec, tak? I to z tych twardziejszych. Z tych twardziejszych, bo bez karpy startuje. Chłopaki nie płaczą, kurwa. Ładna mobilność, no. Ja nie jestem sportowcem. Robuj, ty w tych rękawiczkach z 1 listopada... Nie ma na czym ciężaru, głowa sobie udziała. Dawaj, 3, 4... Rękawiczki plus 10. To są rękawiczki ze święta. Dawaj, jaka przyczepna. 160. To są rękawiczki ze święta zmarłych. Wiesz, ja jestem z tych czasów, ja to zawsze powtarzam. Związankę przesuń tą, przestaw, tu znicz popchnij. Tutaj dyszka na zniszu przycięta, o przepraszam. Wie pan, od rana stoję. To już wiem, na czym się warszawski kok zdorobił. Teraz tu kajaka nie zrobisz chociaż. Patrzcie, wyrwijcie mi to, bo to może być problem. Dobra, podaj temu Kajetanowi, kajakarzowi. No, no to dawaj, do rób domu podamy. Dawaj, Robur, no. 3, 4. Kurwa, to trzeba podawać strongmanom, zawodowcom, kurwa. Niżej, do końca. No kurwa, niezaliczony. Znowu mosty. Mosty były niezaliczone, bo nie do końca. Nie zrobię ci do końca, bo mi barki nie pozwalają. Zrobisz do końca? Mi babcia nie pozwala. Ja się nie, ja tego nie wyrwę. No, dobra, później po kierunku. Dawaj, krzyż to kłokasz, to jest. Tylko mi muszę to podnieść. Teraz krzyż na zgłoski, sam? Tak, ale podnieś się... Poczekaj, już. Tak, ale... Czekaj. Dobra. Dobra, 165. Jest, zobaczcie. Ale do końca. Ale ci do, nie dotknie. Nie opuszczę, aha, tak nie rozumiem. No dobra. Tu nas barki blokują. Weź mnie nie rozśmieszaj. No ci mówię poważnie, że nie mam nie rozciągnięty ten bar... I tu mam pustynane barki. Samo, tu masz. No ja też mam to samo. Nie wiem, czy to wezmę. Może taka... Jest to 180. Jest, on robi, mówię, zawsze robi. No. Jak na sportowca na kobiet. Dobra. Ile razy mówisz, że ile ćwiczysz? Trzy razy w roku? Trzy miesiące w roku? Max. Zależy, jakiej porze roku zapytasz. No ale wiesz, przyjdę, porobię 15 minut i idę do domu. Nie? Nie zażynam się na siłowni, jak trenuję w każdym bądź razie, nie? Ładnie. No to musicie, to weźcie mnie, kurde, w nagrodę na tą ławę prawdziwą do was. Nie ma opcji. Nie ma opcji, bo no nie chcą mnie wziąć, ty. Znaczy nie, mówię, że nie ma opcji, no tutaj, z tym. No to dawaj, podnoś do góry, no. Cześć, weź tam podnoś. No. Weź do ławy, sam. Poszło. Dawaj. Lepsze rękawiczki ma. Poproszę. Dzięki. Ale do końca trzeba, nie? W cmentarnych poślizg był, tak. Jest taki nie, to był niepełny taki ruch, ale fajnie, impuls szedł. A ty mówisz, o to mobilności pozwala, żeby cały ruch zrobić, czy też nie? Pozwoli mi, tylko teraz bardziej cieśnina Marcina Wrzoska mi nie pozwala, bo wiesz, robi się, nadgarstek się po prostu napina na dole. Muszę kompensować trochę nadgarstkiem i wolę trochę wyżej. Zmoczyłeś cieśninę, chłopaku? No nie, no po tym, wiecie, po tej tarczy, mówiłem przed nagraniem, nie? No. A tego nie było na nagraniu, to wszędzie będę mówił, nie dajcie się namówić, Marcin Wrzosek starczą gdzieś tutaj za drzewa wychodzi, mówicie nie Marcin, dzięki, ale dobra walka poprzedniemu powiedzcie i będzie ok. Panowie, a wy rozpisujecie trening, czy programujecie trening? My ani nie rozpisujemy, ani nie programujemy, przychodzimy i robimy. Marki nas bolą. Marki mnie bolą. No, słuchajcie, zrobimy tak, weź podnieśmy puste, jedno wyciśnięcie, dokładamy ciężar. Po 5 wyciśnięć. Gość najsilniejsze barki świata, można powiedzieć. 15, 20, 30, 5, 15, 20, 25, 30, 40 wyciśnięć. Kto wytrzyma? To nie będzie... Ja mogę wyciskać. Słuchajcie, oficjalnie robimy challenge, będziemy wyciskali po 5 powtórzeń, dokładali ciężaru i zobaczymy, kto zostanie, kto wytrzyma jak najwięcej. Barki nas bolą, moje. Trzeba. No tu chłopy ze Strongmana to wie, każdy raz silny, każdy też pewnie się to palił na barki, nie? Wie się, zrobiłem.
Nie zrobiłeś. Ty się mówisz, że nie zrobiłeś. Zrobił gdzieś to? No tak. A to przepraszam, zwracam honor, to już... Wspaniały wynik. Czekaj, jeszcze te... Gdzieś ja tę farelkę z domu wziął. I grzejnik. Zaraz usiądzie na ostatnie. A ile tu jest teraz? Nie. 50? 100? Może zdejmijmy to odłożenie. 100 coś jest na dźwigni, ale pewnie jest mniej niż 100, nie? A to jest zarzut, tak? No czułem rzucić. Nie, no zarzucamy raz. Ja nie umiem. Dobra, nie tu może być. Ale zarzucasz pustę. 20? Będzie 100? Nie, on za nie będzie, no. Martina z bolą. Nie, mnie nic nie boli, dlaczego? No do końca to nie mogę, wyjść mi fodaj. Nie mogę, miałem usmarki w bloku, to nie jest śmieszne, tylko to jest problem. Zresztą to robisz u Grześka Wałgi, jak widzicie na każdy materiał. Ja mam problem z rotatorami bardziej. Dobrze, to jest wypadało. A do pizza. To jest dowica, tak nisko, żebyś tutaj nie mógł. Jak, noże i widelce w misiu, na łańcuchach, nie? O, bary mocno. O, dawaj. To jaki harpagat, ty. O. Ale zawzięty jest. On miał dobre wyciski. On jest dobry. No. Tak? Ile? Nie wiem, jak tam powyżej 90 brałeś, nie? Jak na swoją masę. Dobry, ja na przykład nigdy 100 jeszcze nie podniosę. A 100 to jest twój. No, ja chcę machać, bo ja ci nie nadaję. No jak teraz nie nadaję? Tam jest zaklęty szala, to raz też. Jak zaraz? Rób jak wszyscy, a nie. No to wszystko mogę wziąć. A to się dokłada, to rób, tak? Rób dokładka, tak? Tak. Nie. Potrzymaj się teraz. Pięć razy i dokładam. Weź tu ty przetykać, w palce zamarzyj. Ale to jak? Ruch, tak? Jeden? Pięć. Ale zaczynasz z jednym. I ci dokładamy teraz. Zatrzymujesz na górze, to na placie, to zrobimy. Aha, dobra. Też mogłem jakiś... Trzeba zrobić wszystko, zrobić ten ruch, tak? Wiem, może ma jakieś bagażniku. Masz jakieś bagażniku? Pierdolimy na roburat za strasznie, nie? Każdy wziął. Jedną mam taką lateksową. Kurwa. Oczyszczenia. No dobra. Wiesz jak to jest? Dawaj. Jeszcze strzał. I teraz co, ostatnie? Jeszcze dwie. No dobra. Dawaj, ładnie. Mocno. Zaraz drugi gipa ukończy, dawaj. Mocno. Dawaj jeszcze raz. Dawaj. Mocno, dobra, ostatnie. I zdejmuj, bo jest! Jeszcze jedno. I ty ja. Ja tam radę. Zaskoczył. Czapka mówi, żabuz, daj się spokój. Tu cię trochę przypropsuje, chcesz? Najsilniejsze barki świata, nie? Ma chłopak. Kurwa, waszy. Można tak powiedzieć? I nikt o tym nie gada. No. Nikt nie wspomina. To jest dziwne, nie? Teraz ludzie patrzą tylko na rękawiczki, nie na barki i nie na siłę. Nie, no to generalnie drugi człowiek po Sawickasie na świecie, który ma najsilniejsze barki. A jakby to przeliczył stosunkiem do wagi ciała, no to on jest najsilniejszy. Rekord Polski w belce do tej pory nie pobity. 217 i chucha ma Krzysztof. Nie miał rękawiczki, może by ale lekko idzie. Dawaj, jeszcze 10 powtórzeń tylko. Elegancko. Taki ciężar też trzeba było być. Dawaj. 5. Ten ostatni 5? 5. 3. Dawaj. Mocno. I z rękawiczki ostatni. Ostatni, ale jeszcze 5 powtórzeń na koniec. Dawaj. Pchaj. Dawaj. Kurwa w górę. Pchaj. Poczuj się tak jak ja na grądzie. Boga teraz. Może nie, no to powiedzcie, to pomóżcie mi to zarzucić. No to dawaj. No. Kurwa, bez rozgrzewki, wszystko też to wiesz, nie? No jak, to przecież jesteś przegrzany. Dawaj. 3, 4... Pozdrawiam tak na grobcie, wy kurwy nie... Dawaj. 3, 4... Hop! 5 razy? Tak. No. Ha. Bez rękawiczek jak zrobisz, to ciepło przecieka przy kostkach, kurwa, niedobrze. To właśnie tam się wentyluje noga, to dobrze. Pomóżcie mi odłożyć. O, rozgrzany to tak! Do barków to się trzeba trochę rozgrzać, nie? Próbuję, no. Dobra.
Tak się po 40 dźwiga. Oj, to. Dobra. Co mamy? Tak samo jak ty. Tak samo. Ja myślałem, że on ty maksymalnym już robi. Nie, 1,10. Ładnie mu idzie. Dobra. Dawaj, dawaj. Jeszcze 10 ruchów, dawaj. On podchodzi. Dawaj mocno. Z rękawiczki dawaj. Weź mu daj rękawiczki. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Pomagamy. Dobra. Dzięki. Ale są to zajebili. Dawaj. Na ile ruchów zamknę? Jedną ręką w ogóle. A też on łap nie ma jakiś najkrótszy. To jest silne. Pięć. Dawaj. Pięć. Szybko to poszło. Wszystko na raz. Zróbcie szybkie zebranie i dajcie mi ten rekord jechać. Ale się ten, już wiecie, nie dasz nam spokoju. Dobra, podkonał. Ludzie dużo piszą o tym. No, będzie to już mi te. Będą dobre. O, dobra. Znaczy, wiesz, to, nawet bo... się nie roz... mogę się nie rozgrzewać. Kładę się od razu, ile założycie, bo my nagrywamy o 14 bibliotekę, to do 16 i potem, kurde, dzisiaj nie możemy, bo rękawiczki musimy. Ale mnie zaprosicie. Będziemy kupować. Drodzy widzowie, WK zaprasza mnie do pobicia tam rekordu na płaskiej. Tu owca się zadeklarował, jak ktoś, to nie ma odwrotu. Ja przyjeżdżam po ten młotek od razu. Nie, no ale chciałbym to, ale szczerze, powiedzieć ci szczerze, ja bym chciał to walnąć na przykład, nie? Chciałbym to po prostu walnąć, nie? Nie, tak będziesz u nas to śmiał, tylko pytanie, czy cię damy na tabelę, nie? Nie wiem, czy powinniśmy, naprawdę, czy to będzie w porządku w stosunku do youtuberów mainstreamowych. No ale ja nie jestem sportowcem, jeszcze raz mówię. Ja jestem youtuberem. No, przeanalizujcie to. No jest to ciekawe, no jest to ciekawe. Przeanalizujcie to, ja nie jestem sportowcem. Jesteś ciekawym zagadnieniem. O. No ale panowie, jestem sportowcem czy nie? No ale raz tam każesz mówić tak, raz tak, więc ja nie wiem, co powiedzieć, że było dobrze. Nie, nigdy nie mówię, że jestem sportowcem. Ja zawsze podkreślam, że ja właśnie nie jestem sportowcem, no. No to Radzik by powiedział, ja też nie jestem. Nie, no on jest zawodowym sportowcem, no ale gdzie? Ale teraz czuję się, że nie jest. Teraz jest bardziej... Też nie jest youtuber. Znaczy panowie, no nie ma... Youtuberem. Moim zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać, no ja sportowcem nie jestem na pewno, no. Musimy jakiś system wypracować, jakiś wzór, kto jest sportowcem. Ale nawet ludzie, słuchajcie, ludzie na TikTokach, na YouTubach, abus do WK na ławę, abus do WK na ławę. I tam ludzie w komentarzach normalnie piszą, że ja nie jestem sportowcem. Ale na tabeli bogów. Tabela bogów, tak. Może być. Z Konradem, z Radzikiem. Ale no ja powinienem być zakwalifikowany w tym przedziale nie dla sportowców, naprawdę. No ja nie prowadzę sportowego trybu życia, nie? Czemu się na mnie patrzysz? Ja sam nie wiem. Nie wiem. No dla mnie to, słuchajcie, dla mnie to jest oczywiste, że ja nie jestem sportowcem. Nie jesteśmy przygotowani, tak. Definicję musimy stworzyć. No wzór, nie? W przeciągu ostatnich 10 lat nie byłeś na siłowni więcej niż na przykład 3 razy w tygodniu. To zróbcie taką kategorię. Może jeszcze wariograf. Zróbcie taką kategorię. Pierwszy lepszy wynalazek z ulicy. A wariograf przejdziesz? A jak? No pewnie, dawaj. Przejdziesz? Jasne. Możesz pytać no o to. To zorganizujemy wariograf, dobra. Nie, dużo ludzi się o to pyta, dlatego ja też. Moim zdaniem sportowiec to jest człowiek, który przynajmniej 3 czy 4 razy w tygodniu uprawia sport. Taką, wiesz, takim jest sportowym. No, ze mnie taki sportowy jak skoczyć dupy wór na mąkę, no kurwa. Ciężko powiedzieć tak, że 3-4 razy w tygodniu ktoś uprawia sport, bo na przykład ktoś będzie codziennie szedł na spacer i czy on jest sportowcem, czy nie. No nie, spacerowiczem. No ale spacer traktuje w formie sportu, nie? Dyscyplina sportu, spacerowanie? Nie, no kurwa, no to jest, no to dajesz, no wyjdziesz z psem na spacer, to też jesteś sportowcem? Ale wiesz, to możesz na przykład biec do tramwaju, a możesz biec, kurczę, wiesz. To jest tak, że teraz jak ja bym miał jechać do WK pobić ten rekord, no to sportowcem już, to
Na co dzień nie jestem sportowcem, a jak chcę jechać do WK, no to jestem sportowcem. Nagle, kurwa, największym w Polsce, no. Ale to przecież to ty powiedziałeś teraz, że sportowcem jest zaraz ktoś, no ale nie, no mówię to wkurwiam, no bo każdy dobrze wie, że na co dzień, że ja sportowcem nie jestem, ale jak chcę jechać pobić rekord do WK, to nagle jestem, kurwa, no sportowcem takim, no nie wiem, jak Adam Małysz, jak wszyscy, czołówka sportowców w Polsce, no. No kurwa, no i trzeba na tym, i wiesz co mnie wkurwia jeszcze? A chuj mnie obchodzi. I jeszcze, kurwa, mnie wkurwia to, że trzeba nad tym ciężko dyskutować. Nie denerwuj się, Andrzeju. Ale ktoś z ulicy się zapytał, czy Abus jest sportowcem, to było, co? Abus sportowcem? Nie w życiu. No ludzie, no kurwa, no nazywajmy rzeczy po imieniu, no. To jest tak samo, jak ja bym do Krzyśka powiedział, że na przykład Krzysiek nie jest sportowcem. Ale jest. No jest i to no zawodowym, nie? No, no wiem. Tak. No, to tak samo jak Krzysiek jest. Tylko teraz widzisz, pytanie... Ale tak samo jak Krzysiek jest, to ja nie jestem. No tak jak teraz na przykład może powiedzieć, że on wyczynowo nie dźwiga, czyli jest byłym sportowcem. Ale przecież tu nikt nie powiedział, że on jest sportowcem. Ty się, człowieku, zapytałeś, tak, czy ktoś, kto uprawia 3 razy w tygodniu sport, że jest sportowcem. Nie, no. Każdy dąży do tego, że ja jestem sportowcem. A każdy wie, że ja nie jestem sportowcem. Ty sam stwierdziłeś, że ktoś, kto uprawia 3 razy w tygodniu lub więcej sport, jest sportowcem. Więc ci mówię, nie, no, że można określić sportowca takiego, co 3 razy w tygodniu trenuje, a może być 3... Ale daj mi dokończyć, daj mi dokończyć. Daj mi dokończyć. Bo się wcinasz zdanie. Powiedziałeś sam, że ktoś, kto uprawia 3 razy w tygodniu sport, jest sportowcem, więc ci mówię, że to zależy od dyscypliny, bo ktoś może iść i 3 razy w tygodniu się przespacerować, no tak, i powiedzieć, że to jest jego uprawianie sportu, więc... Weź mi kogoś z zewnątrz, no, o, ale... pana, chłopie, pana, ja przepraszam pana, może pana na chwilę? Nie, no okay, tylko dobra, mówię, że to można też w ten sposób myśleć jak ty, dla mnie ty nie jesteś sportowcem, no. Wtrącę pana, no wtrącę pana do dyskusji. Nie, no spoko. Może. Jak stworzyć... Ale dlaczego zadajesz to pytanie temu panu, jak ten pan mnie nie zna? Ale ja nie pytam się o ciebie, tylko chciałem, żeby pan powiedział... Stworzyć... A jak pan ma na imię? Marek. Konrad. Marek, jak stworzyć taką definicję sportowca? Jak byś nazwał sportowca? Kto twoje zdanie jest sportowcem? No, sportowcem jest człowiek, który definicyjnie... Ty, Marek, jesteś sportowcem? Jestem amatorem. No proszę, mów Marek. Lat. No mów Marek. Osoba, która... Profesjonalnie uprawia sport. Po prostu uprawia sport. No i dla mnie to jest oczywiste. To nie jest tak, że człowiek wyjdzie na spacer i on jest sportowcem. Aha. Tylko osoba, która profesjonalnie uprawia sport. Bardzo mądry człowiek. Sportowcem. Bardzo mądry człowiek. Ty zdefiniowałeś sportowca jako gościa 3 razy w tygodniu uprawiającego sport. Nie, no ja zdefiniowałem gościa, który jest... Nie, ja zdefiniowałem gościa, który jest sportowcem, który uprawia sport na co dzień zawodowo. A ty powiedziałeś, że sportowcem jest... Zawodowo, ale nie powiedziałeś, że zawodowo, bo to jest nagrane. Powiedziałeś, że sportowcem nazywamy kogoś, kto 3-4 razy w tygodniu uprawia sport. Sportowcem dla ciebie jest gość, który robi spacery. Ja powiedziałem, że można to podciągnąć według twojej wypowiedzi, no. Ja wiem, jak to rozwiązać. Nie, no ja wiem, ja wiem jak to jest, jak pojadę do WK pierdolny rekord nie. dla niesportowców, no nie, dobra, nie chce mi się już gadać, nie, naprawdę. Zobacz, robimy tak, przyjedzie wariograf, będzie tak, pytanie kalibrujące, to no. będzie potwierdzenie, że on działa na pewno no dobrze. No jasne, no. Wsiada Robur, pytanie kalibrujące jest wariograf, czy wydałeś powyżej 1000 zł na rękawiczki? Wtedy zobaczymy, czy to działa faktycznie. Czy działa faktycznie i potem ty siadasz i czy Abus jest sportowcem. Owca, będziemy wiedzieć. Owca, powiem ci tak, od miesiąca kwietnia, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, 8 miesięcy, na siłowni byłem maksymalnie 10 razy. Czy wydałeś 1000 zł na rękawiczki? Tylko wiesz, ja jestem gościem, który ma krótki prąd, trochę szybciej się odpalam i po prostu ja nie lubię dyskutować o tym, że trawa jest zielona. Ale wiesz, o co chodzi. Owca cię z góry skreślił na początku. Czy a teraz wydałeś 1000 zł na rękawiczki? Że jednak nie. Musimy się zastanowić. No ja mam pełne kwalifikacje do tego, żeby iść jako nie sportowiec, tylko jako tam youtuber czy jakikolwiek tam przebieraniec, bo nawet ludzie to piszą po TikTokach i wszędzie, rozumiesz? Spokojnie, bez nerwów. Także dzisiaj kończymy już ten odcinek. Nerwowy odcinek. Nie, dobra, nie kłóćcie się. Kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych odcinkach i zapraszamy na odcinki z naszym udziałem, ale nie tylko na ekipę. Tylko, trzymajcie się, na razie, hej. Tak, dziękujemy. Jeszcze chcieliśmy ja jak serdecznie was pozdrawiam. Życzę wam wszystkiego dobrego. Chcieliśmy też podziękować chłopakom z WK, że zaprosili nas na tą siłownię. No i fajnie spędziliśmy dzień, potrenowaliśmy sobie troszkę i jest sympatycznie. No. Dziękuję. Dziękujemy. Pamiętajcie, rękawiczki to podstawa. Tak. Nieważne nie ważne jak. Idę kupić rękawiczki. Ale skóra jest pożądana. Na którym cmentarzu? Trzymaj. No i nie, proszę państwa, ja bym chciał, żebyście czerwca swojego Krzyśka zapowiedziano tych specjalistycznych rękawiczkach. Bo to jest takie klaśnięcie, wiesz. Kto to jest czerstwy Krzysztof? A, będzie taki nieśmieszny kawał. Państwem czerstwy Krzysztof. Teraz będzie szybki kawał. Czerstwy.
przychodzi kierownik do fryzjera i mówi, ucinam ci wypłatę. No na tym to polega ten program właśnie. No widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie. Zimniej się zrobiło, już było źle.